Witam serdecznie, pokażę jak przygotować pyszną sałatkę z cieciorką i serem feta. Składniki potrzebne do przygotowania sałatki znajdziecie Państwo na karteczce po prawej stronie oraz w opisie pod filmikiem. Obranego ogórka kroję w pół plasterki i przekładam do miski. Oliwki kroję na mniejsze kawałki i dodaję do ogórków. Dokładnie umyte pomidorki przekrawam na pół i dodaję do sałatki. Jeżeli mamy większe pomidorki, to możemy je pokroić w ćwiartki. Cebulę kroję w piórka i dodaję do sałatki. Ser feta kroję w kostkę i dodaję do pozostałych składników. Dodaję wypłukaną i osączoną cieciorkę, posiekany koperek i przygotuję sos. Do octu dodaję oliwę, doprawiam solą, pieprzem i oregano i dokładnie mieszam. Soli dodaję mało, ponieważ ser feta jest słony. Tak przygotowanym sosem polewam sałatkę i dokładnie mieszam. Po wymieszaniu sprawdzam smak i jeżeli trzeba, to doprawiam. Jeżeli Państwu przepis się spodobał, to proszę o pozostawienie łapki w górę pod filmikiem, będzie mi bardzo miło. Sałatka jest gotowa, życzę smacznego!